Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Witam Was serdecznie w nowym vlogu. Nie będzie mnie słychać. Witam Was serdecznie w nowym vlogu. Słuchajcie, lecimy. Lecimy na Malediwy. Także zapraszam Was na taki film. Mamy przesiadkę w Abu Zabi, 15 godzin czekania, więc tam Wam wszystko dokładniej opowiem. Znajdziemy na pewno bardziej ciche miejsca, bo myślę, że tu mnie nie słychać. Natomiast jesteśmy teraz w Krakowie i za 2 godziny mamy wylot. Dobra, kochani, myślę, że teraz będzie trochę ciszej, więc mogę z Wami pogadać. Mianowicie o 4 wstaliśmy, mieliśmy chwilę po 5 pociąg z Warszawy Centralnej do Krakowa. W Krakowie głównym przesiedliśmy się w pociąg na lotnisko. Jesteśmy na lotnisku. Odprawa poszła chyba nam najsprawniej ze wszystkich. Nikt się nie czepiał o nic, co jest dla nas dziwne, bo w Warszawie to jest pierwszy raz w ogóle, kiedy lecimy z innego miasta niż z Warszawy. I zawsze było coś, do czego było się warto doczepić, a teraz nic. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. No, lotnisko jest mniejsze, ale jakoś tak łatwo się tu odnaleźć, więc fajnie. Za 2 godziny mamy lot do Abu Zabi. Skąd w ogóle pomysł na Malediwy? Słuchajcie, my Malediwy kupiliśmy w szale w tamtym roku po Seszelach. Prawie z rocznym wyprzedzeniem kupiliśmy bilety. Lecimy Wizzerem. Lecimy tanimi liniami lotniczymi, natomiast co się będzie działo na miejscu, to zobaczycie, bo zdecydowaliśmy się na ciekawą opcję moim zdaniem. Natomiast no teraz dzisiejszy vlog będzie taki wyjazdowy, bo no to będzie ciężka podróż, będzie dużo czekania, na pewno będziemy zmęczeni, wykończeni, ale myślę też, że zadowoleni. Za oknem leje deszcz od nocy tak naprawdę, od rana leje deszcz i w Warszawie, i w Krakowie cały czas leje. Krzysiek mówi, że już nie może doczekać się tego słoneczka. Ja idę zaraz napełnić nam butelki na wodę wodą i nie wiem, czy po jakąś kawkę nie skoczę, bo mamy trochę oczekiwania. Lot do Abu Zabi z Krakowa trwa około 6 godzin, więc mamy książki. Coś, Krzysztof, chcesz dodać? Na razie mam depresję. Jeszcze, Krzysztof mówi, że jeszcze ma depresję pogodową, ale niedługo to się zmieni, bo już widzę, że ma o wiele lepszy nastrój na urlopie niż zazwyczaj, także zapraszam Was na travel vlogi. No dzień dobry, kochani. Meldujemy się tym razem z Abu Dhabi. Przed nami 16 godzin czekania na następny lot. Właśnie dowiedzieliśmy się, znaczy ja to już czytałam wcześniej, wiecie, na forach, że w Abu Dhabi potrzebna jest karta pokładowa wydrukowana. No z racji tego, że my mamy, wiecie, niewydrukowaną, bo nie mieliśmy kiedy nawet jej wydrukować, to tutaj na lotnisku jest normalnie punkt Wizzera, który bez problemu drukuje Wam te karty pokładowe, natomiast odbywa się to najwcześniej 6 godzin przed lotem, więc no mamy jeszcze ponad 6 godzin czekania. Byliśmy już oczywiście w Starbucksie, dlatego że Krzysiek stwierdził, że może tamtędy nie będziemy wracać. Wiecie co, to lotnisko jest piękne. Jest jasne, ciche, czyste. Ludzie tu są mega pomocni. Bardzo dużo ludzi z informacji jest. Panuje taka spokojna atmosfera. No i co? Zmieniamy teraz miejscówkę, bo siedzimy sobie, wiecie, przy Galatei. Zmieniamy miejscówkę, żeby gdzieś przekoczować te 6 godzin. Krzysiek chciał zobaczyć, jakie sklepy tu są i tak dalej, i tak dalej. Znajdziemy sobie jakąś wygodną miejscówkę do siedzenia. Wiecie, za mnie trochę głowa rozbolała. Piłam dzisiaj bardzo mało wody jak na mnie i jestem taka... No poza tym mija nam... Czekajcie, bo tutaj jest 20:50, czyli no mija nam jakaś 15 godzina podróży. A jeszcze drugie tyle przed nami, więc myślę, że to będzie taki, wiecie, vlog niby z urlopu, ale tutaj nic rajskiego nie będzie. Natomiast tak jak mówię, teraz udajemy się z powrotem na dół, już wiemy, gdzie szukać tego okienka Wizzera, więc na spokojnie teraz sobie poczekamy. Słuchajcie, bikini wody w budowie. Moje. Myśleliśmy, żeby pójść do Starbucksa, ale w Costa ma wygodniejsze siedzenia plus ma ładniejsze desery, także zobaczcie, tutaj mamy zakupy ze Starbucksa. A tutaj jemy ciastka w koście i siedzimy tutaj do oporu. Także zasłodzimy się. Ja myślę, że my się tu zdrzemniemy, wiesz? Znaczy może nie w koście. A wiadomo. A to z okazji tu z tego czwartku Krzysztof wymyślił. Tak. Krój! No dobra, kochani, my zjedliśmy ciastka. Mam dużo czasu, więc poopowiadam Wam, jak to w ogóle było z tymi Malediwami. Jak to wyszło. Dlatego, że chwilę po Seszelach zastanawialiśmy się, jaki wybrać... Chwilę po Seszelach w tamtym roku zastanawialiśmy się, jaki wybrać kierunek. Porto Rico było w planach, pamiętam. Rozważaliśmy Tajlandię i jakoś, wiecie co,
zaraz jak wróciliśmy z kilku źródeł, przyszły do nas takie, tutaj znajomi powiedzieli, że słyszeli, że Wizz lata na Malediwy, że to są w miarę świeże połączenia. To gdzieś jakimś cudem, wiecie, mi wyświetlał Instagram rolki z Malediwami, właśnie Wizzerem. No i zaczęliśmy szukać i drążyć i dosłownie kilka dni po tym, jak zaczęliśmy się nad tym zastanawiać, kupiliśmy loty, więc to były loty w naszym wspólnym życiu, w moim ogólnie, które kupiłam z największym wyprzedzeniem, bo prawie rocznym. I wiecie co, my za te loty zapłaciliśmy po trójce od osoby. Jak za tanie loty, to jest dużo, ja zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast wiem, że da się taniej kupić, da się pewnie też kupić drożej. Natomiast nam zależało na konkretnych terminach, bo jak wiecie, co roku wyjeżdżamy gdzieś na swoją rocznicę. Tutaj akurat udało się tak, że jeszcze na walentynki będziemy poza domem, co oczywiście zobaczycie w następnych filmach. Natomiast właśnie już praktycznie od roku wiedzieliśmy, że będą to Malediwy. No i powiem wam, że w necie było dużo sprzecznych informacji, co do kontroli, co chociażby do drona. Na jednym forum znalazłam informację, że facetowi zabrali dwa drony w bagażu podręcznym. My mamy tylko i wyłącznie bagaż podręczny. Krzysiek ma priority, co za tym idzie, ma dodatkowo walizkę. No niestety na lotnisku w Krakowie czepili się Krzyśka plecaka, który spełnia normy, tylko po prostu ma dziwny kształt. Natomiast posiłował się i wszystko się tam, wiecie, zmieściło. Dlatego też właśnie przelewałam, wiecie, płyny, kremy z filtrem i tak dalej, bo jesteśmy praktycznie, będziemy praktycznie podróżnikiem, więc no słońce będzie ostro trzaskało. Natomiast jesteśmy właśnie z bagażami podręcznymi plus jedna walizka i jesteśmy, nasz wyjazd zajmie 11 dni, nie, 11 albo 12 dni. Powiem wam szczerze, że nie wiem, jak to liczyć. Czy liczyć na przykład dzisiejszy dzień już jako wyjazd, czy dopiero jak dotrzemy do miejsca docelowego, bo trochę nam to zajmie. No ale myślę, że to też zobaczycie w następnych vlogach. Natomiast tak, my o Malediwach widzieliśmy już dawno. Ale wiecie co, do mnie nadal to nie dociera. Ja dopiero chyba jak to zobaczę, jak zobaczę, jak to wygląda, to do mnie dotrze. Natomiast nie ukrywam, że było trochę z tym logistyki, w sensie, że do końca nie wiedzieliśmy, czy się odprawiać, co odprawiać. I oczywiście tak naprawdę powiem wam to na koniec, jak dotrzemy na te Malediwy albo i jak wrócimy do domu. Natomiast no, była trochę logistyka, bo lot jest z Krakowa. Wracamy z kolei do Katowic, więc odpadało jechanie samochodem. No więc rano wsiedliśmy w Ubera na dworzec główny, później z dworca w Krakowie. Pociąg jechał 3 godziny, też się obawialiśmy, że wiecie, czy nie stanie w polu, wiemy, jak jeździ PKP. Później z tego Krakowa Głównego jechaliśmy, też fajnie, bo jest pociąg bezpośredni na lotnisko. Na lotnisku przeszliśmy totalnie bezproblemową odprawę, w ogóle dla mnie to jest dziwne, nigdy nie przeszłam tak szybko odprawy. Nikt się nie czepiał o płyny, nie miałam, wiecie, jakiejś dodatkowej kontroli, nikt nie kazał mi wyjmować sprzętów, nikt nie rozbierał, nie wiem, drona na czynniki pierwsze. A w Warszawie zawsze to miało miejsce. Naprawdę rzadko kiedy lataliśmy bez przyczepienia się do nas. Opowiadałam wam o tym, że w tamtym roku jak lecieliśmy do Toskanii, to pani mi zaczęła szarpać gimbala kablami i bałam się, że go uszkodzi i miałam wrażenie, że po prostu jeszcze mi, wiecie, kanapkę otworzy. Tak tutaj nic absolutnie się nie działo. No i z Krakowa przylecieliśmy do Abu Zabi i tutaj mamy ponad 15 godzin czekania. Były krótsze jakby czasy przesiadki. Natomiast ja jestem osobą, która lubi dmuchać na zimne. Wiem, że loty potrafią się opóźnić. Wiem, że Wizz Air czasami przylatuje spóźniony. Czasami zmienia godziny wylotów, co nam się regularnie zdarza, mogę powiedzieć. Więc oceniłam, że tamten czas, już nie pamiętam, jak to było, wiecie, rok temu, oceniłam, że tamten czas jest niewystarczający. Dlatego też zapobiegawczo właśnie mamy taką dłuższą przesiadkę. Nic z tym nie poradzimy. Zastanawialiśmy się, czy iść, wiecie, na miasto tutaj, ale stwierdziliśmy, że jesteśmy tak zmęczeni, że nie chce nam się nosić tych wszystkich rzeczy. No i po prostu przekoczujemy tutaj. A jutro o 11, nie wiem, 25-45 mamy wylot do Male, do stolicy i jeszcze ze stolicy będziemy udawać się dalej. Więc z Abu Zabi do na Male 6 albo 7 godzin lotu jeszcze nas czeka, więc teraz to jest zdecydowanie taki najtrudniejszy i najbardziej męczący punkt podróży, ale chciałam go wam tutaj pokazać, bo mówiłam wam, że chcę pokazywać proces, więc właśnie też staram się to robić.
Zjedliśmy te ciastka z Kosty, obrzydliwe były, słuchajcie. Najlepszy to był ten pseudopączek, a reszta to, nie wiem, to był jakiś sernik z budyniem. Ale powiem wam, że ja też wam wielokrotnie to mówiłam, że jak ja jestem niewyspana, mój organizm się domaga cukru, niezdrowego jedzenia, zmuszam się do picia wody właśnie, żeby nie bolała mnie głowa. No i tak upłynie w ogóle nam dzisiejszy vlog. Myślę, że no jutro już będzie chociaż trochę ciekawiej. Natomiast też na Malediwy dotrzemy tak naprawdę albo o zmroku, albo o zachodzie słońca. Fajnie wylosowało mi miejsca, dlatego że siedzę przy oknie. Poczekajcie, zobaczymy. Zobaczymy w ogóle, o której tutaj zachodzi słońce. Mi się wydaje, że my jak lądowaliśmy, to słońce zachodziło. Abu Zabi, moje położenie. O 18 jest zachód słońca, czyli będziemy na Malediwach lądować o zachodzie słońca mniej więcej. Także no jestem ciekawa, jak to będzie. Teraz wiecie, mamy książki, bardzo dużo jest tutaj toalet, jest to bardzo ciche lotnisko, więc później pójdzie sobie, wiecie, zrobić wieczorną pielęgnację, umyć zęby i tak dalej, i tak dalej. Na razie koczujemy w tej Koście, bo są bardzo wygodne fotele. Później oczywiście, wiecie, pójdziemy do takiej bardziej poczekalni, żeby się położyć. Natomiast mi to nie sprawia problemu, więc wiecie, Krzysiek się ze mnie zawsze śmieje, że jestem jak karaluch, ja mogę spać wszędzie. No ale nie ukrywam, że już wiecie, jesteśmy trochę zmęczeni, ale wydaje mi się, że najtrudniejsza część, mimo tego, że jesteśmy w połowie, najtrudniejsza część wyprawy przed nami, obawialiśmy się, jak będzie z tymi pociągami, wiecie, jak będzie z restrykcjami, z kontrolami paszportowymi, ale wszystko przebiegło naprawdę spoko, mam nadzieję, że jutro też tak będzie. No i tak, kończę. Pokażę wam w ogóle kubki. Zdecydowałam się kupić kubek z Abu Dhabi i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dlatego że chcę sobie jeszcze na Malediwach z nim narobić wspomnień analogicznie do sytuacji, która miała miejsce na Seszelach. Tam kupiliśmy kubek z Dubaju, bo mieliśmy tam przesiadkę. W Dubaju nie byliśmy, natomiast ja pokazywałam wam, że skreślam sobie w myślach ten Dubaj i kojarzę z Seszelami. Także pokazuję wam, jak te kubki wyglądają. No i chyba będziemy się łapać już jutro, bo nie wiem, czy będę miała coś mądrego dzisiaj do powiedzenia, powiecie, po dość męczącym dniu, także zobaczcie kubki. Długo by jeszcze czekać. Kubek kosztuje 60 dirhamów. Kupiłam dwa i zapłaciłam 132 zł, bo to prawie 1:1 przelicznik. Natomiast zaczniemy od tego z Abu Dhabi, który jest piękny, ale nie tak piękny jak ty. No, patrzmy na ten kubek. Nie będę na twoim tle pokazywać, bo ten kubek dużo traci, wiesz? Abu Dhabi taki ma kolor i taki. Wydaje mi się, że podobny do Niemiec. Co? Gdzie do Niemiec, no proszę cię. Środek ma podobny. Fajny, kolorowy, taki ciepły, a nie Niemcy. Tak wygląda kubek z Abu Dhabi, proszę bardzo. Krzysztof, a powiedz mi, w którym będziesz na Malediwach pić herbatę i kawę, co tam ci będę parzyć? W Abu Dhabi, czy... Ja poczekaj, nie wiem, czy te drinki podają. Czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które wyglądają tak i mi się trochę kojarzą z Disneylandem. Kto widział... serio, kubek z Disneylandu podobnie wygląda. No nie, nie widziałem wszystkich kubków. O, ja też nie. Tak wygląda. Jest palma dubajska, słońce. Mi Abu Dhabi bardziej. Jest... Z Abu Dhabi mi też się z Abu Dhabi bardziej podoba, bo ten ma smutny środek. Ten wygląda troszkę mi się z ropą kojarzy. Z ropą? No to dobrze ci się kojarzy. Chyba, że inną ropą. Nie, ropą. O. Ale naftową? Tak. Dobrze, także takie dwa kubeczki. Cieszysz się, Krzysztof? Wspaniale. To Krzysztof wynalazł Starbucksa. Mówi, chodź teraz, bo później może nie być. A i Kosta. I Kosta. Także proszę bardzo, takie kubeczki. Wyglądam jak 7 nieszczęść. Zostało nam 6 godzin do wylotu. Przeszliśmy już na tą drugą stronę lotniska, już jesteśmy po odprawie tak naprawdę. Wszystko ekspresowo, nie trzeba wyjmować płynów, elektroniki, naprawdę super, wszystko fajnie poszło. Nie ukrywam, że jesteśmy już zmęczeni. Krzysiek trochę spał nawet, ja nie spałam praktycznie wcale. Ale teraz jesteśmy w restauracji pod Złotymi Łukami i tu są jakieś, wiecie, ich specjały, że tak powiem. Mam czerwone noski od okularów. Ja sobie zamówiłam coś z grzybami i z kurczakiem burgera. Mam plan taki. Kiedyś ktoś się mnie pytał, co robię, że dużo śpię w podróży.
No tej podróży jakoś nie mogę się, wiecie co, zabrać ze spania. Natomiast mój sposób jest taki, że po prostu dużo jem i później od razu chce mi się spać. I właśnie teraz też mam taki plan, że najem się. Tutaj poczekalnie są naprawdę przestronne i wolne. I po prostu najem się i się rozkładam na tych krzesełkach i idę spać na te 5 godzin i nikt mnie nie zbudzi absolutnie. Więc to jest mój taki sposób, czy w samolocie, czy wiecie, na lotniskach. Ja nie mam problemu z tym, żeby zasnąć w takich miejscach, ale nie zawsze mi się chce spać. I dzisiaj niestety tak było, że no dobę już chyba jesteśmy, ja jestem na nogach, bo tak jak mówię, no Krzysiek trochę spał. Także taki jest plan. Lot też chcę cały przespać, żeby w miarę zregenerowana wylądować na Malediwach. Także powoli zaczyna to do nas docierać. Zaraz pokażę wam nasze jedzenie. No i tak, już bliżej niż dalej. Ale w ogóle lotnisko jest czyste, schludne, ładne, jasne, ciche. Wi-Fi chodzi bez żadnego problemu, bez najmniejszego problemu. Także i są też gdzieniegdzie wygodne krzesła, takie wiecie, żeby się rozłożyć, że tyłek nie drętwieje, więc o tyle dobrze. Właśnie rozmawiamy z Krzyśkiem, że on już rozumie, dlaczego coś tu jest powiększonym zestawem. To jest standardowe. U nas ta sama ilość frytek praktycznie tak, mieści się w każdym opakowaniu. A to jest, zobaczcie, duży. Nie wiedziałam, że i tak samo cola, tak? Bo ja mam Sprite'a normalnego, a to jest powiększone. Okej. Okay. I burgery, zobaczcie, a tu jeszcze mamy takie pączki z okazji tłustego czwartku. Nie wiem, co to takiego. Mamy dużo keczupu do tych fryt. Tak. I pokaż, ja zamówiłam coś... Tu masz sygnaturkę lepszą. Aha, dobra, widzę, który to twój. Ej, naprawdę widać różnicę w wielkości tego. A ja mam, słuchajcie, z pieczarkami, z jakimiś grzybami. No ma, nie, i z kurczakiem. Ja jest mniejszy. Czekaj, bo nie mogę. No, zobaczcie. Co, jemy? Smacznego. Dzień dobry, kochani. Właśnie przyszliśmy pod nasz gate. Bardzo długą podróż mieliśmy pieszo. Natomiast została godzina 15 do odlotu, niedługo będziemy mogli wchodzić na pokład samolotu i później jeszcze tylko taksówka i to już tyle na dzisiaj. Lot potrwa, z tego co sprawdzałam, 5 godzin 25 minut, więc no jeszcze trochę przed nami, cały dzień tak naprawdę nam ucieknie na transport, plus jeszcze pomiędzy Abu Dhabi a Male jest godzina różnicy, więc na Male jest jeszcze godzinę później. Z tego co widziałam, to lądujemy około 18, czyli mniej więcej z lotu ptaka będziemy podziwiać stolicę Malediwów w świetle zachodzącego słońca. Tak jak wam wcześniej mówiłam, ja siedzę przy oknie, więc mam nadzieję, że te widoki będą piękne, że da się, że będzie dało się zauważyć już trochę tej rajskości. No bo na razie jej nie czujemy, nie ukrywam. Powiem wam, że jak stwierdziłam, że idę spać po tym McDonaldzie, to cały czas spałam. Cały czas. Puściłam sobie jeszcze właśnie tylko a propos moich patentów na sen, to najadłam się tego maka. Ja wiem, że to nie jest do końca zdrowo, natomiast myślę, że, że nie zasnęłabym bez tego. I jeszcze mój taki patent to po prostu słuchawki. Zawsze w uszy słuchawki, bo zawsze znajdzie się jakieś dziecko, które się będzie drzeć. Ktoś dorosły, który stanie nade mną i będzie się darł na, po prostu na drugi koniec lotniska. Więc słuchawki, w słuchawkach Spotify, muzyka relaksująca, odgłosy natury. I ja się śmiałam do Krzyśka, że przez 5 godzin będzie mi się lała woda. Dobrze, że zrobiłam siku, bo bym się zsikała podczas tego lania wody. Natomiast zawsze mi to pomaga, zawsze włączam odgłosy natury. I spałam tak cały czas, bite 5 godzin, więc to jest naprawdę dużo, moim zdaniem, jak na taką podróż. Mam nadzieję, że jeszcze w samolocie się prześpię co najmniej 2-3 godziny i będę jak nowonarodzona. Ale tak, już słuchajcie, bliżej jak dalej, przedostatni etap naszej podróży na dzisiaj, czyli samolot, później już tylko taksówka i później już tylko spacerek po stolicy. Zobaczymy, co tam jest. Sprawdzaliśmy, że obok naszego hotelu są jakieś fajne knajpki, więc myślę, że się jeszcze dzisiaj ostatkami sił przejdziemy. Natomiast teraz tak, za chwilę wchodzimy na pokład ostatniego samolotu. Właśnie zobaczyłam w aplikacji, że lot z 11.45 jest przeniesiony, opóźniony na 14.30.
No fajnie. Dobrze, czekamy 15 czy tam ile godzin, to się chociaż nie spóźnimy, nie? No, super. Generalnie to powiem wam, że jest mi to nawet wszystko jedno, już jestem taka zmęczona. Ale jest mi przykro z tego powodu, że mieliśmy zobaczyć Malę z góry. Chciałam zobaczyć, wiecie, tę rajskość wody turkus i błękit teraz. A dwa, mieliśmy pójść na kolację. Na taką nareszcie, na luzie, umyć się i na spokojnie pójść. Lądujemy teraz planowo o 22:00. No zanim, wiecie, dojedziemy do hotelu, to nie ma szans. Znaczy możemy gdzieś wyjść, ale zapewne wszystko będzie pozamykane. Więc trochę smuteczek. Ile? 21 czy 18 godzin czekania? 18? 18 godzin czekania na lotnisku. Plus 7 godzin tamtego lotu. Plus 3,5 godziny pociągu. Godzina Ubera. No trochę się to już dłuży. Ale słuchajcie, dobrze, że sobie taki film założyłam. Pokazuję wam, jak wygląda nie tylko sam piękny, mam nadzieję w sumie, mam nadzieję cel, ale pokazuję wam takie trudy i znoje podróży. Krzysiek marzy o tym, żeby się umyć, a ja marzę o tym, już wiecie, zęby mam umyte, ale chciałabym umyć tak solidnie twarz, a tu jest problem, bo woda z kranu leci przez sekundę, więc nawet nie ma jak umyć twarzy, żeby umyć twarz i nałożyć płatki pod oczy. Tak jest moje marzenie. Na ten moment w ogóle, słuchajcie, kontrolę przeszliśmy tą paszportową bez drukowania. Bez drukowania kart pokładowych. Zobaczymy, czy tutaj nas do samolotu wpuszczą bez drukowania. Bo jeśli tak, to mam najświeższe dane i wszystkie fora, które twierdzą, że trzeba drukować. No to nam się udało bez. Dron do tego momentu przeszedł bez najmniejszego problemu. Nawet nikt o niego nie pytał. Więc też jestem bardzo zadowolona. No ale wiecie, ja dopiero już jak będę chyba na Male, to uwierzę, że tam jestem, bo teraz nadal to jest abstrakcja. I powiem wam, powtórzę się po raz pewnie kolejny w tym filmie, ale wiecie, jak film już trwa tyle czasu dla mnie, że to lotnisko mi się bardzo podoba. Jest ciche, jasne i teraz jak szliśmy za dnia, to ono fajnie tak nachodzi, że tu gdzie są gate'y, to jest taka fala z zewnątrz biała, bardzo ładnie. Krzysztof już zrezygnowany. Idziesz na drinka? Tu jeszcze możesz. Wiecie, tam dalej jest nasz gate i z tego, co słyszałam, to już siedzi dużo więcej Polaków, natomiast Krzysztof sprawdzał opis tam i mówił, że już słychać, że ludzie są wkuwieni, po polsku mówiąc. No, także... No co, no nic nie poradzimy, no możemy się wściekać, a nie musimy. Możemy nadal mieć w głowie, że lecimy na przepiękne rajskie wakacje, więc ja wolę mieć, wiecie... Jest plus taki, że nie stracimy dnia. No to prawda, Krzysztof mówi, że jest, tak, że jest plus, że nie stracimy dnia w miejscu docelowym. Albo może to tym się pochwalimy, może już jak dolecimy. W sensie, że co do tego już będziemy mieć pewność jak dolecimy, bo nie wiadomo, czy znowu tego nie przesuną, nie? No mi trochę szkoda tego wieczoru, na który już się nastawiłam, no ale nic, no nie podskoczymy wyżej. Także dalej czekamy, kochani. Zwracają powyżej 3 godzin. Czyli jakby było 14:45. Jakby było 15 minut. Jakby było 15 minut później. Pamiętasz, nawet w Wiedniu tak było, że czekaliśmy i dosłownie 2 godziny 59 podstawili samolot. No to nie jest przypadek. Znaczy tam to nie był przypadek. No co? Ale jeszcze taki tip dla was, bo powiem wam, że właśnie my to rozkminialiśmy, wiecie, mieliśmy dużo czasu. No bo tak, że Wizzarem na Malediwy. Słuchajcie, szczerze, dla mnie lepszą opcją jest polecenie Wizzarem do Abu Zabi. I z Abu Zabi macie dużo takich wewnętrznych lotów na Malediwy, które kosztują ile? 430 zł. I spoko, więc jakby oczywiście, że Wizzarem da się taniej, ale myślę, że i tamte loty dałoby się taniej. A one latają szybciej, ale i ich w ciągu dnia jest więcej, więc taki tip dla was, jeśli się zastanawiacie. No, my czekamy. Cóż nam pozostało? Do Dohy chcesz? Już Male nie chcesz? No, żeby nie byśmy wrócić. No, także nie wiem, już kiedy się odzywam. Powiem wam, że tak chciałam, sama chciałam zobaczyć takie ujęcie tych Male z góry. Za dnia. Jeszcze wam przed chwilą, w poprzednim wejściu mówiłam o zachodzącym słońcu. No, to nas wyprzedzi, to zachodzące słońce.
życie. No nie mamy na to wpływu. Powitać was w naszym jednonocnym apartamencie. Jesteśmy na Male, to jest nasz apartament, kuchnia, pralka nawet. Słuchajcie, jak tu weszliśmy, jest taka mała kanapa. Mówię, to? Bo nie pamiętamy, co zarezerwowaliśmy. Ale tu jest nasze łóżko, ręczniki, łazienka malutka, ale czyściutka. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Czekajcie, idę do lustra pogadać. Ręczniki, już jeden używany. Bardzo miły pan, w sensie taksówka, wiemy już, że przepłaciliśmy i mieliśmy tego świadomość, ale wiecie co, po prostu chcieliśmy już jak najszybciej dojechać na miejsce, dlatego że chcemy iść na kolację. Jest na ten moment na Malediwskie 21:40, no więc wiecie, chcemy już po prostu iść, żeby coś jeszcze było otwarte. I chcielibyśmy kupić magnesy, dlatego że nie wiemy, czy później będziemy mieć okazję, więc dzisiaj jeszcze trochę sobie połazimy i dopiero słuchajcie, jak wrócimy pod prysznic i od razu spać, także ja się teraz przebieram na szybko w coś, ale musiałam zdjąć bluzę. 29 stopni. Jeśli chodzi jeszcze o warunki przylotu na Malediwy, to trzeba tylko wypełnić taki dokument, on się nazywa IMUGA. My słuchajcie, porobiliśmy screeny tego i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że w momencie pokazywania paszportów oni mają wszystko w systemie, więc to jest naprawdę nowocześnie. Co do taksówki, zapłaciliśmy, w sumie sięgnął napiwek, ale pierwotnie miało być to $15. Czytaliśmy, że jest dużo mniej, teraz rozmawialiśmy z panem z tego apartamentu, powiedział, że im większa taksówka, tym więcej bierze, ale że też można się dostać łódeczkami stąd na lotnisko i prawdopodobnie jutro tak będziemy robić. Za dolara. Ale co jutro, to jutro. Dzisiaj jeszcze jest dzień, idziemy szaleć, a tak serio. Jesteśmy już padnięci. Oszalałam, także ja słuchajcie, nakładam klapki w lutym, klapki na gołą nogę. Powietrze tu jest jak... No pan na bosaka, ale ja wiesz, ja jutro zacznę na bosaka chodzić, wiecie, ja kocham chodzić boso. Także tak, przebieramy się na szybko w cokolwiek, lecimy zjeść, pytaliśmy o miejscówkę, okazało się, że wybraliśmy spoko, więc oczywiście zabieramy was ze sobą na nasz pierwszy malediwski wieczór! Nie mogę się, słuchajcie, nacieszyć, nie wierzę w to, że nareszcie tu jesteśmy, jak pani mi w ogóle ta obsługa paszportowa tutaj ekspresowo. Ja myślałam, że będziemy, wiecie, czekać tak jak na seżerach. Ekspresowo. Jak wbiłam już pieczątkę Malediwu, wysłałam wszystkim. Kufa, nie wierzę, że nareszcie tu jestem, udało się! Po tylu godzinach i rozmawialiśmy z Krzysztofem, wiecie, mieliśmy dużo czasu i ustaliliśmy, że takie 18-godzinne przysiadki może i są spoko. Dobrze, że spróbowaliśmy na lotnisku, natomiast następnym razem na pewno, z całą pewnością wybierzemy hotel i dopiero powrót na lotnisko, także dobra. Bezpośrednio. Albo bezpośrednio, zależy gdzie nas, wiesz, serce zaprowadzi. Dobra, zbieramy się i lecimy. Chodźcie z nami, Male, z tego co już zdążyłam zauważyć, jest bardzo zatłoczone, jest dużo motorków i jest lewostronny ruch, co mnie trochę zaskoczyło. Tak, szybka przebiórka. Len wjechał, moje spodenki, nie wiem w sumie, czy wy je widzieliście, ale bo chyba w nich nie chodziłam, spodenki z Zary, takie lniane, a nie mają kieszeni, z takim kokardeczką i koszula lniana z Zary, którą bardzo dobrze znacie, torba taka płócienna, koszyk pleciony z Dominikan, oczywiście Birkenstocki, włosy związane, żadnego make-upu nie robię, nawet kremu z filtrem dodatkowego nie nakładam, bo jest noc, także chodźcie, wiecie, muszę się napić tej. Mamy fajną lokalizacyjnie miejscówkę, no ale faktycznie tutaj się dzieje. Tak jak wam mówiłam, jest 22 i ruch jest ogromny. Co prawda sklepiki są już raczej pozamykane, natomiast wszystkie restauracje z tego przy wybrzeżu to tak do pierwszej, więc idziemy tam zobaczyć. Od razu idziemy zobaczyć o której, nie o której, tylko skąd dokładnie jutro możemy odpłynąć, ponieważ w Namale zostajemy tylko na dzisiejszą noc, więc tak. Jest, słuchajcie, tutaj dużo sklepików,
Oczywiście na sklep zoologiczny trafiliśmy od razu i na drapaki dla kotusi, więc no, idziemy szukać miejscówki. Chciałam wam pokazać knajpę. Słuchajcie, jest tak ciemno. Citron by Lemongrass. Wyobraźmy sobie, że tutaj jest ocean, tak? Jest widok? Mamy widok? No i zamawiamy. Słuchajcie, my to menu przestudiowaliśmy. Ważne jest, że do każdego, do każdej ceny to jest 16% tak. VAT-u. VAT-u i tego, coś tam jeszcze. W każdym razie sprawdzaliśmy menu, słuchajcie, jeszcze w Abu Zabi, dobę temu i pamiętam, że tu było tyle rzeczy. Zobaczcie, różowa pantera na przykład. Albo jeśli chodzi o jedzenie, były nudle. Na złotówki wszystko na cztery. Bierzemy te krewetki tak. W tempurze, które ten, jego przystawkę. No, także musimy się zastanowić. Bo wiecie, bo tutaj jest też na przykład była zupa Tomka, no jest lasagne, szanuję lasagne, ale to bardziej chyba w Europie, ale no właśnie wiecie. To są te smaki, które ostatnio jakoś mnie gdzieś nawiedzają i ja sama staram się tak gotować. Oczywiście mi nie wychodzi. Natomiast coś sobie na pewno znajdziemy. Proszę bardzo, nasze mocktaile. Krzysztof mango, ja marakuja, dobre? Mam woda, jak to jest tak rozwodnione. Tak, też mam wrażenie, że to po prostu sok tutaj i woda z lodem. Ale to dobrze, musimy się nawadniać, Krzysztof. Pogrzebałam w ustawieniach telefonu, ale nadal nie widać różnicy. Tu na nudle, tutaj mamy krewetki w tempurze, tutaj mamy chicken nudle. Także Krzysztof, za rocznicę i za wyjazd. Zobaczcie na ten turkus wody. Tam w tle te światełka. To jest most, który powstał w 2018 roku. Wcześniej go nie było i można było tylko poruszać się stateczkami na drugą część wyspy. Natomiast i na lotnisko. Natomiast tutaj mamy sztuczną plażę, która jest pięknie zorganizowana. Są ławeczki, leżaczki, jest bar, w którym w ogóle to jest hit. Bo w tym właśnie, Krzysztof mówi, że bardzo wszystkim, w tym barze są nawet, wiecie, szaszłyki takie na szybko robione jakby we fryturze baby octopus, są z kurczaka, kawa, nawet gorące. To się nazywa, czekaj, golony lód chyba? Tak mi się wydaje. I słuchajcie, jeszcze w ogóle gorące napoje są, co nie jest wcale takie oczywiste. No i my sobie tu siedzimy przy takich schodkach. I chwilę się napawamy. Właśnie chciałam powiedzieć, że ja już sprawdziłam, słuchajcie, woda cieplutka, ale fajnie. Dobrze, kochani, cóż za wspaniałe uczucie umyć się, położyć w łóżku, chciałam powiedzieć, ale słuchajcie, tutaj materac jest po prostu jakby to była deska i ja tak chopłam, że aż poczułam w gardle swój kręgosłup. W każdym razie, jeszcze się pobalsamuję, to ostatni krok na dzisiaj. Właśnie przeliczyliśmy z Krzyśkiem, że od wyjścia, od zadzwonienia budzika w domu do położenia się do łóżka, czyli od wyjścia z łóżka do wejścia do łóżka minęło 28,5 godziny, ale pokazuję wam moje takie, no nie chcę powiedzieć trudy podróże, ale kwestie logistyczne, które nie zawsze są dograne albo czasami po prostu wymagają większego poświęcenia i tak było też tym razem. Ale i tak za 5 godzin pobudka, bo słońce. Tak, za 5 godzin pobudka, bo okulary mi spadły, bo szkoda nie zobaczyć schodów słońca na Male, bo jesteśmy tutaj tylko tak naprawdę jeszcze jutro rano, więc fajnie by było zobaczyć, więc mamy taki deal z Krzyśkiem, że zobaczymy, jak zadzwoni budzik. Albo nie zobaczymy. Tak, czy będziemy się czuli na siłach, czy się nie będziemy czuli na siłach i wtedy zadecydujemy, ale to już zobaczycie w jutrzejszym vlogu, mam nadzieję, że jesteście z nami. Jutro już będą takie, mam nadzieję, że będą takie Malediwy, jakie ja kojarzę, a nie ciemna noc i wiatr, ale takie są nasze początki urlopu. Zobaczymy, co kolejne dni przyniosą. Mam nadzieję, że będziecie z wami. Przypominam przy tym oczywiście, że trwa tydzień z Mek. Mam nadzieję, że ze mną jesteście. Zostawcie mi kciuka w górę. No i co? No i widzimy się jutro. Do zobaczenia, kochani.
Pa! Ale najgorsze, jeśli chodzi o podróż, już na pewno, moim zdaniem, za nami. Buziaki. Nie. Koniec, kropka. Za nami.